Jacek Hoga, Fundacja Darma. Dzień dobry. Często jest tak, że chcemy kupić kolejną broń, szukamy dobrego pretekstu, żeby żona się zgodziła. I dobre żony znają nas, w związku z czym zgadzają się na dobre preteksty, jeżeli nie ma ich zbyt często. Jedną z rzeczy, którą bardzo często ludzie kupują w trzeciej czy czwartej kolejności, jest karabinek 22LR. Ten filmik jest zrobiony po to, żeby zniechęcić do kupowania karabinków 22LR. Ale nie dlatego, że ich nie robię, tylko dlatego, że z nich mało strzelam. I szanowny oglądacz też będzie mało strzelał, jeżeli nie należy do jakiejś wyjątkowej grupy ludzi, którzy mają własną strzelnicę albo strzelnicę, na której mogą być regularnie raz na tydzień. Do czego zachęcam? Do tego, żeby kupić nie 22LR, tylko 0,177, mówiąc z anglosaska, po naszemu 4,5 mm wiatrówkę. Wiatrówkę tutaj pokazuję konkretną, na którą założyłem taką karteczkę zdjęć przed strzelaniem z filmu Instalanca. Kiedyś zrobiliśmy z 5 lat temu materiał o granatnikach przeciwpancernych. Oczywiście nie płacili nam Hiszpanie. Próbowaliśmy wtedy doprowadzić do tego, żeby w Polsce było więcej granatników przeciwpancernych w piechocie. Jak widać, od półtorej roku jest to bardzo niezbędne i jak widać, od półtorej roku nadal mało jest robione, żeby ich było więcej w Wojsku Polskim, ale to na marginesie. I teraz zrobimy taką niechcącą reklamę jednej firmie, Weyrauch, niemieckiej, nie znam tam nikogo. Znam polskiego dystrybutora, ale on nie wie, że ten materiał powstaje, w związku z czym może nawet się nie dowie, bo nie będzie jego nazwy w tym materiale. Trzymam w ręku wiatrówkę Weyraucha i to jest 22LR, jakiego potrzebuje 90% strzelców w Polsce. Dlaczego? Dlatego, że z 22LR nie będziesz, szanowny, strzelał tak często jak trzeba, a z wiatrówki dobrej, stąd ta propozycja konkretna z mojej strony, Weyrauch, to jest akurat 50, będziesz mógł strzelać ty, twoja żona, twoje dzieci w ogrodzie, na pikniku, na spacerze. Dużo łatwiej niż gdziekolwiek indziej, bo to nie jest broń, to nie musi być używane na strzelnicy. Sposób celowania, tak? Muszka, szczerbinka, skład, powtarzalność składu, powtarzalność ściągania spustu. Wszystko, z czego nauczysz się, szanowny tutaj, nauczysz się tak, że będziesz strzelał lepiej ze swojego AR-a ukochanego, a będziesz mógł to zrobić we własnym ogrodzie. Mam znajomego instruktora strzelań sportowych, moim zdaniem jednego z lepszych w Polsce, ale też bardzo skromnego, którego kiedyś, wiele lat temu, prosiłem o radę, co zrobić, żeby lepiej strzelać. Myślałem, że zacznie mi mówić coś o oddechu, jakichś tego typu rzeczach. On spojrzał na mnie i powiedział: weź wiatrówkę, jak wrócisz do domu, zanim zaczniesz jeść obiad, strzel 50 razy i tak codziennie. Wydawała mi się rada bardzo kiepska, ale z grzeczności postanowiłem ją wprowadzić w życie. Najwyżej po miesiącu bym mu powiedział, że teraz mi da jakąś porządną. Minął miesiąc i skupienie się nadzwyczaj polepszyło, a strzelałem z postawy stojąc. W związku z czym teraz jestem w stanie strzelać z postawy stojąc z bronią długą, no, czy to będzie 308, czy to będzie wiatrówka, na tyle celnie, że na 100 metrów bez problemu, bez ryzyka, nie wiem, okaleczenia zwierzyny mogę w łowisku, jak mi się już zdarzy w nim być, strzelać do zwierzyny. Mogę też z wiatrówki strzelać swobodnie, ale to wiatrówka właśnie jest tym narzędziem dużo lepszym w polskich warunkach niż 22LR. Nie dlatego, że dużo tańszym, bo dobra wiatrówka kosztuje więcej niż 22LR przeciętny czy tani, ale dlatego, że wszędzie możemy z niego strzelać. I jeżeli, bo to jest właśnie jeden z kolejnych błędów, raz, patrzymy na to, że to jest tylko wiatrówka, a dwa, jak już ewentualnie chcemy kupić wiatrówkę, to dla syna i odpowiednio taniej, no bo to przecież nie jest broń, ale wykonanie lufy, wykonanie korony lufy, wykonanie urządzenia spustowego jest tak samo trudne, tak samo wymaga precyzji jak w broni palnej, w związku z czym gorąco zachęcam do odkładania na lepszą wiatrówkę, na przykład Weyraucha 50-30, jeśli dziecko ma strzelać więcej, żeby mogło łamać samo wiatrówkę, czy 95. To są akurat takie, które ja osobiście lubię z tej fabryki. Nie polecam tylko 25L, która jest zresztą bardzo rzadka i pewnie nie do dostania na dzień dzisiejszy. Jedyna, która mi się popsuła, cała reszta
To są wiatrówki na dekady, wasze wnuki będą z nich strzelać. A więc, jeżeli jesteś patriotą, przez duże P, małe P, jeżeli uważasz, że masz obowiązek moralny, albo po prostu lubisz strzelać, chcesz strzelać lepiej, to mając na uwadze to, jak kiepsko dzisiaj jest ze strzelnicami, jak rzadko masz dostęp do tego, żeby strzelać na strzelnicy, jak droga jest amunicja, zastanów się, czy może zamiast 22 LR nie lepiej kupić takiego Weihraucha, czy jakąś inną broń, której będziesz w stanie zaufać, znaczy broń w cudzysłowie z perspektywy polskiego prawa, wiatrówki, urządzenia pneumatycznego, które sprawi, że będziesz prawidłowo ściągał spust, które sprawi, że będziesz prawidłowo widział przyrządy celownicze, nauczysz się akceptować pływanie przyrządów celowniczych i żeby nie przyspieszać ściągania spustu, żeby pomimo tego pływania, ten płynny, prawidłowy ruch na spuście palcem wskazującym doprowadzał do tego, że będziesz w celu dużo częściej niż zwykle. A więc jeszcze raz, Weihrauch zamiast 22 LR, strzelaj częściej, strzelaj w ogrodzie, strzelaj dobrze. Do zobaczenia.